Cześć, na imię mam Andrzej, jestem z firmy Maktronik. W dniu dzisiejszym przedstawiamy Wam nasze produkty na wystawie M4 Stack w Norymberdze. Jesteśmy dzisiaj tutaj bardziej taktycznie i prezentujemy nasze produkty, które się nadają do działań taktycznych dla różnego rodzaju służb. Policja, służba więzienna, wojsko, straż pożarna i inne służby, które chodzą z bronią na co dzień i działają taktycznie. I chciałbym Wam zaprezentować nasze nowe, ciekawe, nowe, stare i nowe produkty, które świetnie nadają się do różnych rozwiązań taktycznych. Tak jak tutaj na przykład mamy naszego manekina, którego wypożyczyliśmy sobie z firmy Maskpol z jego nowym mundurkiem typu mapa. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Już prezentowaliśmy kiedyś naszą latarkę Sirius. Doskonałe rozwiązanie, które nadaje się jako światło taktyczne, indywidualne, które pozwala nam na to, żeby operator mógł sobie coś podświetlić blisko siebie w ramach ekwipunku. Co ciekawe, ułożenie tego elementu pozwala na to, że w momencie, kiedy czytamy dokument, światło nie świeci bezpośrednio prosto w papier, co powoduje, że nie ma efektu olśnienia tego odbłysku, a świeci swoją krawędzią w bok. Więc jest to bardziej zdrowe dla wzroku i to jest fajne rozwiązanie. To samo możemy zrobić ze znaną naszą latarką Cyklop. Działa tak samo, montaż jest ten sam, ponieważ wykorzystujemy tutaj specjalną taśmę Velcro montowaną razem z rzepem. Jedno i drugie może służyć w tym samym miejscu lub dodatkowo możemy zastosować po prostu montaż bezpośrednio na rzepie, na taśmie, przyczepiany z tyłu, z przodu lub w dowolne inne miejsce, za pomocą którego możemy montować na wyposażeniu, na ekwipunku dany nasz equipment. Ciekawym rozwiązaniem są nasze oświetlenia montowane na hełmie. Mamy tutaj hełm również z Maskpolu wypożyczony. Hełm, w którym chodzą nasi żołnierze z WOT-u. Znana nasza latarka Nomad 320 lumenów. Bardzo fajne rozwiązanie, ale ciekawostka polega na tym, że jest po prostu montowana na specjalnym uchwycie, który bardzo łatwo można zdjąć, łatwo można z powrotem zamontować. Regulowany kąt nachylenia, bardzo wygodne rozwiązanie, jeśli chodzi o działanie taktyczne i długi czas pracy, bo praktycznie ponad 200 godzin pracy w terenie. Innym ciekawym rozwiązaniem jest za pomocą uchwytu taktycznego, naszego uniwersalnego, który stosujemy do różnego rodzaju latarek, latarka ze światłem białym. Akurat to jest nasz Sniper 3-4. Też ciekawe rozwiązanie, też preferuję do działań taktycznych. Jest bardzo dobra, wytrzymała. Snop światła bardzo dobrze się układa. No i oczywiście 500 lumenów, co daje dobrą siłę światła. Inne ciekawe rozwiązanie z tyłu. Tak, oświetlenie już teraz nie było widać. To jest marker RGB. Można go włożyć w wszelki mole lub tak samo jak z przodu pokazywaliśmy nasze latarki Siriusa i Cyklopa. Marker świeci w kilku trybach pracy. Zacznijmy od początku. W tej chwili mamy wyłączony. Uruchamiamy 100%. 50% następne włączenie. Wolne strobo. Szybkie strobo. I z powrotem wracamy do trybu stałego. Oczywiście wszystko to można robić z kolorem. W tej chwili mamy IR. Światło białe, światło czerwone, światło zielone. Dzięki temu rozwiązaniu można sobie oznakować różne zespoły bojowe, które mamy w terenie. I na przykład wie, że jeżeli dowódca sobie ustawi w jakimś trybie pracy, to widzi w goglach noktowizyjnych, gdzie jaką osobę funkcyjną w terenie ma. Na przykład jeżeli mamy piechotę spieszoną na przedpolu, to bardzo ładnie, wyraźnie widać każdego operatora, każdego działającego żołnierza w polu. To samo jest w działaniach specjalnych. Innym fajnym, ciekawym rozwiązaniem jest hełm przeznaczony dla policji, pododdziałów prewencyjnych. Hełm oczywiście też z Maskpolu, po wnioskach, jakie się pojawiły w działaniach na granicy. Jest wzmocniona skorupa o bardzo dużej odporności. Ale to, co policjanci zauważyli, że warto by było mieć, to z tyłu oznakowanie kolorem. I tu jest ten sam nasz marker RGB, który wykorzystujemy. Dzięki temu dowódca pododdziału widzi, jak są ułożone szyki ludzi, gdzie ma jakie zespoły. Gdzie są ludzie na przykład z kulami gumowymi, gdzie są ludzie z gazami, albo gdzie są inne pododdziały. Więc to jest jako taki informator i dzięki temu policjanci też w ciemności widzą siebie. Dodatkową ciekawą rzeczą jest fakt, że hełm jest czarny, a nie biały, tak jak zwykle z pododdziałów prewencji, ponieważ biała linia hełmów tworzy doskonałą linię docelowania, jak rzucają kamieniami. Czarny hełm tego już nie daje. Ale oświetlenie nasze powoduje, że jeszcze lepiej są widoczni z tyłu dla swoich dowódców i lepiej się operuje takim pododdziałem, więc jest to bezpieczeństwo.
Inną sprawą jest oświetlenie, które zamontowaliśmy na specjalnym uchwycie, dzięki czemu to się trzyma, oczywiście proszę bardzo. Trzyma za ten uchwyt, nikt tego nie oderwie, nikt tego nie wyrwie. To jest o tyle ważne i istotne, że w naszej latarce występuje strobo. I teraz jak szyk idzie do ataku, do działań operacyjnych, światło strobo dezinformuje i powoduje dezorientację danego tłumu czy jakichś agresywnych osób. I to znacznie ułatwia pracę pododdziałom, gdzie często wtedy nie trzeba używać siły, a bardzo szybko można obezwładnić przeciwnika lub ewentualne agresywne osoby i bez żadnych dodatkowych tam fizycznych incydentów, bez żadnego uszkodzenia dla nikogo można działać. Więc jest to wygodne dla funkcjonariuszy, ale również dla ludzi, którzy się nie chcą podporządkować. Więc to jest wszystko z naszej branży. To by było na tyle z naszych nowości, takich najlepszych rzeczy, które mam na chwilę obecną. Do zobaczenia i zapraszam na nasze stanowisko. Cześć!